Dzień dobry, witam się z wszystkimi bardzo serdecznie. Dziś moim gościem już w drugim wywiadzie na naszym kanale Pasja Futbol jest były dziennikarz TVP Sport, obecnie meczyk i pan Radosław Przybysz. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Możemy na ty? No jak pan chce, to bez problemu. Ja jestem Radek, dawaj, jedziemy na ty. No to czy od początku chciał pan zostać dziennikarzem? Jakie ma pan inne jeszcze zainteresowania obecnie? No dobra, czyli jesteśmy przy panu. No dobra, to zostaniemy przy panu, jak tak się czujesz swobodniej. Wiesz co? Tak, muszę powiedzieć, że... Ale ja mogę na ty, Marcel? Tak, mogę. Super, dobrze, cieszę się. Wiesz co? Tak, wydaje mi się, że zawsze w zasadzie odkąd w człowieku wzrasta taka świadomość tego, co chce w życiu robić, myślę, że ty masz podobnie, szczerze mówiąc, miałem tę świadomość, że chciałbym robić właśnie to. Szczerze, bardziej mnie pociągała nawet zawód, bo często się mówi tak, że dziennikarze sportowi to są ludzie, którzy nie mieli talentu albo szczęścia, albo odpowiedniej pracowitości, żeby zostać po prostu zawodowymi sportowcami. Dlatego spełniają się w tym świecie sportu, będąc blisko sportu, nieco od drugiej strony. A w moim przypadku nie do końca tak było. To znaczy, nie powiem, że przejawiałem jakiś ogromny talent do jakiejkolwiek dyscypliny sportu, natomiast zawsze bardziej mnie pociągało właśnie to bycie po tej drugiej stronie. Po drugiej stronie, jak można powiedzieć, kamery, mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. Czy to na przykład oglądając od dzieciństwa Kafę Futbol, na przykład program Mateusza Borka, Romana Kołtonia, albo po prostu oglądając transmisję telewizyjną, słuchając komentatorów, oglądając wejścia reporterów, wywiady, czytając bardzo dużo pracy, tygodnik Piłka Nożna, Przegląd Sportowy i tak dalej. Zawsze to mnie jakoś bardziej pociągało i zawsze marzyłem o tym, żeby tym dziennikarzem sportowym zostać. No i mam to szczęście, że jakoś udało się, powiedzmy, w tej branży zakotwiczyć, przynajmniej na razie. No, a miał pan jakieś jeszcze inne zainteresowania? Ma pan jakieś inne zainteresowania teraz? Oprócz tego sportu? No pewnie, że tak. Jak to mówią jeden z dziesięciu na początku, dobry film, dobra książka, to na pewno. Przeróżne sporty. Ostatnio trochę jestem unieruchomiony po delikatnej kontuzji stawu skokowego, której się nabawiłem na squashu, ale bardzo lubię grać w squasha. Miałem w życiu taki etap, kiedy sporo biegałem. Półmaratony, biegi terenowe, przeróżne. I chyba chciałbym kiedyś do tego wrócić, ale jakoś ostatnio gorzej z czasem. I szczerze mówiąc, te sporty rakietowe bardziej mnie wciągnęły. Jak nie squash, to ostatnio padel też mi się coraz mocniej podoba. Trochę boksu, trochę biegania, więc poza pracą przy sporcie, to też ten sport gdzieś daje mi takie pozytywne emocje i po prostu trochę wyżycia się, trochę takiego rozładowania, nie wiem, jakiejś adrenaliny. A poza tym co? Zupełnie jak klasyka gatunku. Podróże, czas z żoną. Jak się już ma żonę, to głównym zainteresowaniem człowieka powinna być żona. To pamiętać, młody człowiek, bo żona się właśnie śmieje z drugiego pokoju. No to jak mówimy o sporcie, to takie pytanie, czy grał pan kiedyś w piłkę w jakimś amatorskim klubie? Nie, zaczynałem zabawę w potężnej żyrardowiance, bo jestem dumnym żyrardowianinem. Chyba ostatnie miasto oprócz Żywca w polskim alfabecie, w spisie, w książce telefonicznej. I rzeczywiście teraz ten klub nazywa się Akademia Piłkarska Żyrardów, wówczas po prostu żyrardowianka. Rzeczywiście przez pewien moment nosiłem dumne biało-zielone barwy w roczniku 92, bo z tego rocznika jestem, ale jakoś nie złapałem bakcyla, powiem tak, znaczy stałem zawsze na bramce i w zawodach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, na tej bramce stałem i to nie tylko w piłce nożnej, ale też w piłce ręcznej, w zasadzie aż do praktycznie końca liceum, więc gdzieś powiedzmy ten talent miałem na tyle, że byłem powiedzmy bramkarzem w reprezentacji szkolnej. O, i to może tyle, ale już nie na tyle, nie predestynował mnie on na tyle, żeby gdzieś osiągać cokolwiek więcej, więc już w tę stronę nie szedłem. Nigdy nie zapomnę, jak pojechałem kiedyś w dzieciństwie na trening żarowianki, strasznie padał bardzo ulewny deszcz i moja mama, która mnie zawodziła na ten trening, byłem wtedy chyba, no może mniej więcej w swoim wieku, albo trochę młodszy, zastanawiała się, pytała trenera, no ale jak to w taki deszcz, trening? Może byśmy do domu te dzieciaki zawieźli, no trenerze, tutaj błoto, bójka, łuże. O, tak na nas spojrzało, proszę pani, piłka nożna to nie szachy. Do dzisiaj taka anegdotka mi w głowie gdzieś pozostała. I rzeczywiście, no gdzieś powiedzmy, ja jakoś w tym sporcie bardziej profesjonalnym się nie odnalazłem. Nigdy w klubie na dłużej nie zostałem, jakoś niespecjalnie mnie to pociągało. Tak jak ci mówię i mówiłem w tej pierwszej odpowiedzi, zawsze
otwarcie na szkło. No właśnie, przechodzimy już trochę do tej kariery pana dziennikarskiej, w której był w TVP Sport. Jak pan ten czas wspomina? Ta praca dała panu duży rozwój? No pewnie, że tak. Jaka praca mogłaby być większa, szczerze mówiąc? Oczywiście, że tak. Spędziłem w TVP Sport 8 lat. Trafiłem tam na początku na stronę, na portal, który wtedy nazywał się jeszcze sport.tvp.pl. No w sumie dalej się tak nazywa, bo jak piszesz dzisiaj w wyszukiwarkę, to nadal pojawi się ta strona, ale już po jakimś czasie zmieniła ona domenę na tę bardziej rozsądną, czyli tvpsport.pl, bo to jest po prostu strona nadawcy telewizyjnego, strona kanału sportowego Telewizji Polskiej. I początkowo w zasadzie tylko tam pisałem i wydawało mi się, że tylko pisał będę. To znaczy, oczywiście klasyka gatunku przy pracy na takiej dyżurowej pracy na takiej stronie, czyli pomeczowe relacje, relacje na żywo, pisanie zleconych tematów, powiedzmy spraw bieżących, tak, co tam się dzieje w świecie sportu. Wiadomo, teraz na przykład mamy okno transferowe, więc kwestia pilnowania tego typu spraw. Zawsze piłka nożna była zdecydowanie dyscypliną mi najbliższą. No i oczywiście z czasem jakieś swoje autorskie teksty, rozmowy, wywiady, aż w pewnym momencie ktoś stwierdził, no dobra, a może jakieś wideo zacząłby się robić. To zacząłem jeździć z kamerą, robić materiały wideo różnego rodzaju i z czasem, kiedy się okazało, że też to gdzieś powiedzmy wygląda dobrze rokująco, to może na żywo. Jak na żywo, no to przecież jesteśmy w kanale telewizyjnym, więc już powiedzmy po 3 latach, może, można tak powiedzieć, tak. Zacząłem próbować się na żywo w programach TVP Sport. Też coraz prężniej rozwijał się bardzo duży kanał TVP Sport na YouTubie. I tam też robiliśmy po prostu swoje programy, więc równolegle z czasem było tak, że miałem i dyżury na stronie piszące, i robiłem czasami autorskie materiały wideo, takie nie na żywo, i brałem udział w programach na żywo na antenie, i w programach na żywo na YouTubie, i w transmisjach, bo jednak przede wszystkim solą telewizji sportowych są transmisje sportowe. To znaczy z czasem zaczęto dawać mi szansę, za co do dzisiaj jestem i zawsze będę wdzięczny w redakcji TVP Sport przy transmisjach. Nie zapomnę, że pierwszy raz jako reporter poza kadrę, tylko już taki reporter do transmisji na antenie, pojechałem na... jeździłem na mecze Zagłębia Lubin w eliminacjach Ligi Europy, albo wtedy jeszcze Pucharu UEFA, nie no, już Ligi Europy, za Piotra Stokowca. Oni wtedy po karnych wyeliminowali Partizan Belgrad. To był taki nie najpiękniejszy dwumecz, ale wtedy jeszcze w barwach Partizana przed powrotem do Legii grał Miro Radowicz i później opadli z drużyną Sønderjysk. To jest była drużyna albo z Danii, albo ze Szwecji, no czy z Norwegii. Mniejsza o to. W każdym razie to były takie moje pierwsze próby pracy jako reporter przed kamerą na żywo w telewizji. A z czasem udało się pracować przy reprezentacji, no i tak w zasadzie od końcówki kadencji Adama Nawałki przez całą kadencję Jerzego Brzęczka i Paulo Sousy byłem przy tej reprezentacji już jako reporter TVP Sport Telewizji Polskiej, już tak pracujący tylko, nie tylko, ale przede wszystkim dla anteny, a nie typowo dla strony internetowej. Zatem te 8 lat naprawdę nauczyłem się bardzo dużo i mówię, znakomita szkoła i będę na pewno za to bardzo wdzięczny przez lata. No ja pamiętam szczególnie te meldunki przed mundialem jeszcze w Rosji, kiedy reprezentacja była na jakimś tam obozie gdzieś, jeszcze już nie pamiętam gdzie, i te meldunki z TVP Sport, które codziennie się oglądało z pana udziałem. Był pan w Telewizji Polskiej 8 lat. Co pana potem skłoniło do przejścia do meczyków? Nie bał się pan, że ten projekt meczyki może nie wypalić? Słuchaj, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Widziałem, że to pytanie się parę razy pojawiło. No, co tu gryć? Zdaję sobie sprawę, że ryzykowałem. Też uwierz mi, że ta decyzja nie przyszła mi łatwo. Długo się gryzłem, biłem z myślami. Musiałem to bardzo poważnie przemyśleć. Ale koniec końców wydaje mi się, że była to dobra decyzja, przynajmniej na ten moment. No, na pewno nie przyszła mi ona łatwo, bo jednak Telewizja Polska i praca przy reprezentacji, praca przy programach na żywo, tak jak mówisz, w studiach na żywo, przy meczach telewizyjnych, to jest jednak zupełnie coś innego, bo jest to telewizja klasyczna, linearna, otwarta z prawami telewizyjnymi. Telewizja, która pokazuje najważniejsze w zasadzie mecze w tym kraju, te mecze, które się najlepiej oglądają, a więc co środę Liga Mistrzów, ale też przede wszystkim mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej, wybrane mecze Ekstraklasy, która ma dużo programów, więc na pewno ta decyzja nie przyszła mi łatwo. Ale gdzieś ten projekt meczyków mnie skłonił, zachęcił.
I powiem szczerze, że nie żałuję. To znaczy, uznałem, że YouTube rozwija się na tyle mocno, jest to na tyle ważne medium i na tyle, w tak dużym stopniu ten świat mediów internetowych przenosi, mediów sportowych, no właśnie, przenosi się do internetu, że uznałem, że chciałbym też tego spróbować. Chciałbym po prostu być trochę bardziej twarzą jakiegoś projektu, być ważniejszą częścią projektu Meczyki, być większą częścią małego projektu Meczyki niż mniejszą częścią tak dużej telewizji jak Telewizja Polska. O, może tak bym to sobie wytłumaczył. Chciałbym też zaznaczyć, po 8 latach jednak w Telewizji Polskiej po prostu czegoś innego, tak jak piłkarze mówią, szukam nowych wyzwań, nowego projektu, zmieniając klub. Mało który piłkarz dzisiaj spędza w jednym klubie 8 lat. Ja jednak reprezentowałem jeden klub, można powiedzieć, przez 8 lat i po 8 latach po prostu poczułem taką potrzebę zmiany, spróbowania czegoś nowego, ruszenia na bardziej nieznane wody, poznania nowych ludzi. I to jest jedna z największych zalet tej decyzji, którą podjąłem, że poznałem bardzo wielu nowych ludzi z tej branży. Jednak pracując w jednej redakcji, troszeczkę się w niej zamykasz. A Meczyki pozwoliły mi, Meczyki i współpraca z Viaplay pozwoliły mi poznać naprawdę bardzo, bardzo wielu nowych ludzi. Fajnie się rozwinąć na nowych polach, w nowych formatach, w nowym w ogóle sposobie funkcjonowania i też w innej firmie, bo jednak Telewizja Polska to jest ogromna firma, gdzie pracują setki ludzi, gdzie nie zawsze wszystko jest łatwo załatwić, nie zawsze pewne twoje pomysły, koncepcje można tak szybko z dnia na dzień wdrożyć, a jednak w tak małej po prostu firmie jak Meczyki, tutaj jest to wszystko bardzo dużo łatwiejsze. Masz jakiś pomysł, idziesz do naczelnego, czyli do Tomka Włodarczyka albo do naszego szefa, właściciela, zgłaszasz jakiś pomysł, dobra, robimy to, jutro działamy, jedziemy, czemu nie, nie ma problemu. Jednak praca też w takiej mniejszej firmie ma swoje duże zalety i ja je po prostu na razie odczuwam. I myślę, że ten projekt też fajnie się rozwija. Po prostu przyjemnie być częścią takiego nowego miejsca. Jak to ktoś ostatnio mi powiedział, place to be, tak? Miejsca, w które warto zerkać w dzisiejszym internecie piłkarskim, sportowym, stricte piłkarskim, które warto czasami obejrzeć i w którym warto się pojawiać. No właśnie, a czy wy, bo dużo jest takich pytań i dużo ludzi to ciekawi, czy wy jako ten portal Meczyki, kanał sportowy odbieracie jako takiego jednego z wrogów? Nie no, wrogów, jakich wrogów? Nie, to są wszystko nasi znajomi, przyjaciele z branży, także zupełnie nie. W kanale sportowym pracuje bardzo dużo osób, które lubię, cenię. Sam się kiedyś w kanale sportowym parę razy pojawiłem i na pewno z dużą sympatią absolutnie odnosiły się do w zasadzie każdego, kto tam jest. Ja bym powiedział, że kanał sportowy to nie możemy go stawiać jako jakiegoś w ogóle rywala, konkurencję. Kanał sportowy jest w zupełnie innym miejscu niż Meczyki. Ma na siebie inny pomysł, ma inną wizję, co innego oferuje widzom. Kanał sportowy to jest dzisiaj dla w zasadzie każdego kanału na YouTubie zajmującego się sportem, może tak, jakiś punkt odniesienia, jakiś wzór, ale też benchmark. Niekoniecznie co robić, ale też czasami czego nie robić. Są rzeczy, które kanał sportowy robi na tyle dobrze, że nie ma sensu z nimi się na tym polu boksować. Musisz szukać na siebie innych pomysłów, musisz szukać swojej niszy. My stawiamy wyraźnie niemalże tylko i wyłącznie na piłkę nożną. Czasami pojawiają się u nas inne formaty, korzystamy z tego, że w naszej redakcji jest Maciek Łuczak, czyli jeden z najlepszych speców od tenisa w tym kraju. I wiemy też, że gdzieś ten nasz program tenisowy cieszy się zainteresowaniem w środowisku kibiców tenisa, więc ten program dla nich po prostu kontynuujemy przy okazji najważniejszych wydarzeń tenisowych, tak jak teraz Australian Open. O właśnie, zaraz Magda w półfinale, to trzeba być na bieżąco. Natomiast poza tym, tylko piłka. Nieprzypadkowo jesteśmy też gdzieś odzwierciedleniem naszego portalu. Portal jest zawsze najważniejszą częścią całego projektu Meczyki, bo jest to naprawdę kapitalnie klikający się, kapitalnie oglądający się, po prostu popularny na ten moment i serwujący bardzo dużo ciekawych, różnych treści serwis. No i to jest serwis, co tu kryć, w 99% piłkarski. I my też jesteśmy kanałem piłkarskim i zdajemy sobie sprawę, że pewnie nie przekroczymy pewnej granicy, jeżeli chodzi o zasięgi. Pewnie nie skupiając się tylko na piłce, nie osiągniemy zasięgu kanału sportowego, ale nie to jest naszym celem. Chcemy się skupić tylko na piłce nożnej. Na razie tak to wygląda, więc nie traktujemy w ogóle kanału sportowego jako konkurencję. Kanał sportowy jest gdzieś równolegle rozwijającym się absolutnie.
absolutnie przepotężnym, fajnym medium. Tam też jest naprawdę masa programów, które sam z przyjemnością oglądam i słucham, a my robimy sobie spokojnie, w swoim tempie, swoje rzeczy. I szukamy na siebie innych pomysłów przede wszystkim. Był pan wraz z Tomaszem Włodarczykiem na mundialu w Katarze, z których dużo nagrywaliście na właśnie wspomniany kanał Meczyki. Jak pan właśnie wspomina ten czas w Katarze? Co było, co panu się najbardziej spodobało w tym kraju, a co najmniej? A oglądałeś raport z Kataru? Tak, tak. I co się tobie podobało, a co się nie podobało? Może trochę wrócę, muszę cię tutaj pobudzić, wiesz, wyzwać do jakiejś tutaj ze mną interakcji. To jestem ciekaw, jak ty z zewnątrz na to patrzyłeś i zobaczymy, czy moja weryfikacja będzie tutaj z miejsca zdarzeń poprawna. Jakie ty masz wrażenia generalnie po tych mistrzostwach, tego miejsca? Po mistrzostwach, czy tylko o tych waszych raportach? No, o tych też raportach. Jakie masz wrażenie na temat Kataru po tym, co oglądałeś generalnie? Po tym, co było widać w telewizji, czy właśnie na YouTubie? No to właśnie mi się bardzo podobały te codzienne te raporty wasze, tam o 10 czy o 9. Zawsze rano wstawałem i to oglądałem z ciekawością wraz z Tomaszem Włodarczykiem, kiedy mieliście tych gości różnych, tego kibica z Indii. No, myślę, że bardzo, bardzo fajnie, bo brakowało tego trochę w telewizji, bo w TVP takich raportów właśnie nie było. No a w Meczykach to było i naprawdę mi się to podobało i takie fajnie to było pooglądać sobie z rana jeszcze przed szkołą lub w szkole na przerwach. Cieszę się, dzięki. No i właśnie o to chodzi, widzisz, żeby szukać takich koncepcji, pomysłów zawczasu, których nie ma gdzie indziej, tak jak mówisz. No w telewizji polskiej czegoś takiego nie było, a my gdzieś z tym twoim przenośnym małym studiem, czasem ze straganem tak zwanym, ze stołem, a czasami bez niego, po prostu jechaliśmy w teren, codziennie próbowaliśmy znaleźć inne miejsce w tej dalsze, bo tak naprawdę to były mistrzostwa w Katarze, ale praktycznie w jednym mieście, i trochę pokazać po prostu klimatu tych mistrzostw. Raz pokazać piękne widoki z tego miejsca, a raz bardziej klimat ludzi. I fajnie, że ta koncepcja gdzieś się spodobała, trafiła, bo rzeczywiście odbiór, wydaje mi się, był pozytywny z tego, co słyszałem od widzów, tak jak teraz od ciebie. A moje wrażenia z samego Kataru, no, pewnie jak nie będę musiał, to tam nie wrócę, co tu kryć. Raczej nie wybrałbym się tam na wakacje, o, może tak, bo wydaje mi się, że jest to miejsce na pewno inne kulturowo niż to, w którym my żyjemy, tak, po prostu. No to jest naturalna sprawa, ale też na samym Półwyspie Arabskim, czy na tak zwanym Bliskim Wschodzie są różne kraje, które gdzieś... W każdym można zaznać czegoś innego. Natomiast ten Katar wydaje mi się takim miejscem, do którego przede wszystkim ludzie z całego świata zjeżdżają, żeby tam popracować. No właśnie nie z całego świata, przede wszystkim z Afryki, z krajów Dalekiego Wschodu, z krajów powiedzmy Azji Południowo-Zachodniej, żeby tam zarobić, dorobić się i wrócić, tak? I w zasadzie w celach turystycznych tam nie ma za bardzo tak naprawdę co oglądać. Postawili te stadiony, zagrano na tych stadionach po kilka meczów, zaraz je rozbierają. Jest to kraj bazujący w dużym stopniu właśnie na tej taniej sile roboczej, co bardzo widać. Jest tam taki wyraźny podział. To się odczuwa na każdym kroku. Wyraźny podział na Katarczyków, tych rdzennych, te kilkaset tysięcy ludzi, którzy tam mieszkają, ale praktycznie ich nie widać. Co prawda krążą gdzieś po tych ulicach, są na stadionach, ale tak naprawdę spędzają dni gorące, bardzo upalne dni albo w pracy w swoich klimatyzowanych biurowcach, albo w klimatyzowanych samochodach, albo w klimatyzowanych domach. A funkcjonując tam za dnia, tak naprawdę trafia przede wszystkim na tych właśnie guest workerów, na tych ludzi, którzy tam przyjechali zarobić i którzy są, jakby odpowiadają za to wszystko, żeby ten kraj tak funkcjonował po prostu z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Wykonują wszystkie prace, których ci pracujący w biurowcach, w jakichś narodowych firmach, nie wiadomo komu potrzebnych, Katarczycy wykonują. Ja na pewno zapamiętam z tego mundialu klimatyzację i te przeskoki temperatur. I to, że to miasto żyło nocą, tak jak mówię, kiedy robi się trochę chłodniej, kiedy słońce zachodzi, wtedy tak naprawdę ludzie wychodzą na ulicę, siadają w knajpach, odpalają te swoje cisze i spędzają wieczory, wówczas oglądając mecze Mistrzostw Świata. Same mistrzostwa były zorganizowane, wydaje mi się, dobrze, jak na... Istniało duże ryzyko w związku z organizacją mundialu w tak małym miejscu. Bałem się pewnego przeludnienia. Bałem się, że będzie tam po prostu
prostu za dużo ludzi i że nie dźwigną tego organizacyjnie. I były takie momenty, kiedy to przeludnienie dawało się we znaki, na przykład w metrze, bo metro zbudowali specjalnie na czas mistrzostw i ciężko było z komunikacją tym metrem przed samym meczem i na kilka godzin po meczu, bo ludzi było po prostu za dużo. Ludzie się tak w tym meczu dosłownie gnieźli. Dobrze, że nikomu nic się poważniejszego nie stało. Oprócz tego zapamiętam na pewno tą klimatyzację, tak jak mówię, te przeskoki temperatur, bo pochorowaliśmy się chyba wszyscy. Tam naprawdę trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeżeli nie jesteś stamtąd, to potrzebujesz kilkunastu dni, żeby twój organizm przyzwyczaił się do tego, że funkcjonujesz w 18, 19, 20 stopniach w budynku i w ponad, grubo ponad 30, kiedy wychodzisz z tego budynku. I po prostu w pewnym momencie wszyscy zaczęliśmy chorować na zapalenie oskrzeli, zatok i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mówią, mam na myśli Europejczyków, polskich dziennikarzy po prostu, z którymi się tam komunikowaliśmy, spotykaliśmy. A z perspektywy sportowej, to pamiętam ten mundial oczywiście z kapitalnej Argentyny, ze świetnego finału Mistrzostw Świata. Z tego, że było bardzo mało europejskich kibiców, dominowali Latynosi i kibice z Bliskiego Wschodu, no i z tego specyficznego występu reprezentacji Polski, czyli takiego niejednoznacznego. Z jednej strony ten sukces, o którym mówimy, wyczekiwany od 1986 roku, wyjście z grupy, a z drugiej strony styl. To słowo styl to chyba nam zdominuje występ sportowy reprezentacji Polski, bo później jeszcze doszło drugie bardzo popularne słowo związane z reprezentacją, czyli słowo premia, ale może do tego to nie wracajmy. No to teraz właśnie przejdziemy do naszej reprezentacji Polski. Jesteśmy tuż po ogłoszeniu nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Fernando Santosa. Jak pan odbiera ten wybór Cezarego Kuleszy? Jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc. Dwa miesiące do Mistrzostw Świata. Będziemy oceniać poparcie. To jest właśnie najpiękniejsze w byciu dziennikarzem sportowym. Że możesz sobie usiąść. Dlatego, mam wrażenie, dlatego tak wielu piłkarzy zamiast iść w trenerkę, bo to jest bardzo trudny, wyniszczający wręcz, powiedziałbym, na pewno w dużym stopniu angażujący emocjonalnie, fizycznie, psychicznie zawód, któremu musisz się oddać w pełni, a dużo łatwiej jest być ekspertem, po prostu usiąść w telewizji, przyjechać, albo na YouTubie, pogadać, najlepiej po fakcie i powiedzieć, ja bym to zrobił inaczej, teraz to już wiem, że to było źle. I to jest piękne w byciu dziennikarzem sportowym. Ja oczywiście to zawsze mówię ironicznie i z przekąsem, bo nie na tym przede wszystkim polega praca dziennikarza sportowego, bo wypowiedzi, ocena to jest rola ekspertów przede wszystkim, tak zwanych, nie wiem, no, nie influencerów, ale ekspertów. O, może tak, dziennikarz to przede wszystkim powinien przedstawiać pewne fakty, prezentować swoją pracę, podawać ludziom prawdę, ale też podawać ludziom opinię i robić to wszystko przed faktem. Natomiast oceniać Fernando Santosa będziemy troszeczkę po fakcie. To znaczy pierwsze oceny pewnie przyjdą, powiedzmy gdzieś, myślę, na początku marca, kiedy będziemy już wiedzieć, w jakim stopniu on się wywiązał z tych deklaracji o byciu w Polsce, o byciu na meczach polskiej ligi. Tu się facet może grubo zdziwić, bo przyzwyczaił się chyba trochę do innych standardów. Tak mi się wydaje. Zresztą jak patrzyłem na jego tą ostatnią reprezentację Portugalii, to on tam miał zapaskę i rzeczywiście oni mieli do niego pretensje, że on tego potencjału nie wykorzystywał ofensywnego, ale naprawdę pomieścić tych wszystkich ludzi, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Rafael Leão, Diogo Jota i można tak wymieniać, tak? Jak wsadzasz na ławkę Cristiano Ronaldo, to pokazuje, jaką masz z przodu machinę, a rzeczywiście to było trochę niewykorzystane. Zastanawiam się, czy właśnie tak jest, to nie jest typ trenera, któremu bardziej pasuje, żeby nie miał aż takich gwiazd, żeby nie musiał drużyny nastawiać bardzo ofensywnie, tylko żeby miał trochę słabszych piłkarzy i potrafił ich nastawić przede wszystkim tak nieco bardziej pragmatycznie, tak nieco bardziej zadbać o tyły i o umiejętne przejście z obrony do ataku, kiedy przy piłce jesteśmy. Tak wyglądała ta jego reprezentacja Portugalii w tym pierwszym etapie, kiedy odniosła swój największy sukces w historii, czyli wygrała Euro 2016, kiedy była nieco słabsza w teorii, na papierze, nie miała takich indywidualnych talentów, ale on właśnie umiał ją tak zbudować, żeby osiągała dobre wyniki. Wyniki, które pozwoliły, co prawda, same remisy praktycznie, ale wyjść z grupy tego Euro 2016 i później po dogrywkach, po karnych, co prawda drabinka też była sprzyjająca, dojść do finału, ale już w finale pokonać też po dobrych zmianach wielkiego faworyta, gospodarza, czyli Francję. A później już nie do końca umiał grać tak ofensywnie, nastawić się drużynie tak ofensywnie, jak predestynowały go do tego te indywidualne talenty. I w związku z tym taka jest moja nadzieja, że być może właśnie reprezentacja Polski, gdzie
delikatnie mówiąc, nie mamy takiej puli talentu jak ta ostatnia Portugalia, jak ta współczesna Portugalia. I naprawdę, on będzie musiał teraz przeskoczyć z piłkarzy pokroju Mateusza Nunesza i Williama Carvalho, Otavio, Rubena Nevesa, do Grzegorza Krykowiaka, Szymona Żurkowskiego czy Krystiana Bielika z Birmingham. Z całym szacunkiem do naszych piłkarzy, to po prostu nie jest ten poziom. I mam nadzieję, że właśnie on, trochę jak ta jego Portugalia za Euro 2016, będzie z tych powiedzmy w skali europejskiej średnich piłkarzy potrafił zrobić taką drużynę wysokiej klasy średniej. O, coraz mniej jest klasy średniej w społeczeństwie. Ja bym chciał, żeby nasza reprezentacja była reprezentacją klasy średniej, takiej naprawdę solidnej i wcale bym wtedy nie był rozczarowany. Naprawdę byłoby sympatycznie. A oceniać go będziemy, tak jak mówię, pewnie na początku marca, mniej więcej po tym, jak wygląda jego praca na bieżąco. Później oczywiście główny etap oceniania to są powołania. Zobaczymy, jakie decyzje podejmie, ale tutaj też nie spodziewam się specjalnie wielkich rewolucji, bo nie ma na to po prostu czasu. Będzie miał kilka dni na zgrupowaniu przed najtrudniejszymi, wydaje się, marcowymi meczami z Czechami i z Albanią. Zwłaszcza będę z Czechami na wyjeździe. Jestem przekonany absolutnie, że on tam pojedzie przede wszystkim nie przegrać i remis to wcale nie będzie zły wynik. Pamiętając, że będziemy mieli rewanż z Czechami też u siebie w domu. Więc nie spodziewam się jakiejś ogromnej rewolucji. Myślę, że ten skład, który zobaczymy na mecz z Czechami w Pradze, będzie bardzo podobny do tego, co widzieliśmy w ostatnich meczach Mundialu. Że wystawi ludzi po prostu sprawdzonych, którzy są ze sobą zgrani. A ocenimy go po tym, co reprezentacja Polski pokaże w tych dwóch meczach marcowych i jakie będą wyniki. Jak będą 4 punkty i niezła gra, to będzie dobrze, a później zobaczymy, co dalej. Jest pan teraz wielkim kibicem Arsenalu Londyn. Skąd to takie przywiązanie do tego klubu? Nie teraz, to muszę zdementować, nie teraz, bo to już mi ktoś mówi, kibic sukcesu. Ja, co ja się nacierpiałem, ludzie drodzy, każdy kibic Arsenalu to potwierdzi. Wiesz co, jestem rocznik 92, tak jak mówiłem na początku, więc pierwszy mundial, który pamiętam, to jest mundial 2002. I to jest takie, który pamiętam dobrze, no mundial 98, gdzieś tam kojarzę, że zerkałem, no ale wtedy miałem 6 lat, niecałe, 5,5, więc tak naprawdę tak świadomie, no to mu się nie przyglądałem. Natomiast mundial w Korei i Japonii to już jest takie świadome kibicowanie, pierwsze rozczarowanie związane z reprezentacją Polski, która miała duże ambicje. Ale ta nieszczęsna Korea nas wtedy zaskoczyła w tym meczu otwarcia, a później wiadomo, Pauleta i tak dalej, to już do tego nie wracajmy. No i wtedy właśnie Wisła Kraków w polskiej piłce klubowej, gdzieś oglądając właśnie te pierwsze transmisje, o których mówisz, kojarzę, o których mówiłem wcześniej, to wtedy też złapałem bakcyla na to dziennikarstwo sportowe, na ten świat piłki i wtedy gdzieś trafiły do mnie te transmisje, czy skróty, urywki, czy był magazyn Eurogole, ale przede wszystkim obrazki z takiej nietypowej kamery ze stadionu Highbury w północnym Londynie. Ta kamera była tak bardzo blisko tego stadionu, tak bardzo nisko. Miało się wrażenie, że tych piłkarzy w zasadzie możesz wyciągnąć rękę i włożyć ją przez telewizor i za chwilę ich dotkniesz po prostu. Tego Patryka Vieira, potężnego, który zawsze miał tutaj taki nasmarowany jakiś olejek aloesowy, chyba żeby mu się lepiej oddychało. To była wtedy taka moda, mniej więcej równolegle z modą na plastry na nosie. Wybacz mi teraz, ale wiesz, że gruba nostalgia, także ja się teraz rozwinę, bo słuchaj, no i te charakterystyczne koszulki czerwone, sponsor O2, białe rękawki, z tego Arsenal zawsze słynął, z tych czerwonych koszulek z białymi rękawkami, Dennis Bergkamp, na prawym skrzydle Robert Pires z taką opaską na włosach i czasami taką tutaj brudką, na lewej stronie zazwyczaj Fredrik Ljungberg, w obronie potężny Sol Campbell, obok Kolo Touré, no i przede wszystkim Thierry Henry, to mój idol w zasadzie od lat, najmłodszy, długie nogi, wysoki facet, ale jak tam się rozpędzał, piłka króciutko trzymana przy stopie, naprawdę kapitalnie się go oglądało i w zasadzie to Henry sprawił, że w tym Arsenalu się zakochałem i kiedy ja zacząłem się tą piłką interesować, to Arsenal był wielki, to były te lata 2001, 2002, 2003, wreszcie ten sezon 2003-2004, czyli do dzisiaj ostatni sezon mistrzowski Arsenalu. Ta drużyna Invincibles, drużyna, która nie przegrała 49 meczów z rzędu. Ta legendarna rywalizacja z Manchesterem United, odwiecznym rywalem Arsenalu. Arsene Wenger kontra Alex Ferguson. Thierry Henry kontra Ruud van Nistelrooy. Patrick Vieira kontra Roy Keane. To miało w sobie wszystko tyle uroku, tyle pasji. I pięknie grał po prostu tamten Arsenal. Podobał mi się herb, podobała mi się nazwa, podobał mi się przydomek kanonierzy. Ale przede wszystkim to, jak oni pięknie cholera grali. I tak z nimi zostałem po prostu. Henry później odszedł do Barcelony, a ja zostałem z Arsenalem. Jeszcze zdążył wcześniej zagrać w finale 2006 Ligi Mistrzów, do dzisiaj ostatni finał, w którym Arsenal grał. I wtedy ten Arsenal
Wengera też ta jego droga do tego finału Ligi Mistrzów była pasjonująca. Wyeliminowanie Realu Madryt, Juventusu. Bardzo ciekawy bój z Villarrealem w półfinale prowadzony przez Manuela Pellegriniego. To wszystko wspominam z ogromną nostalgią i przyjemnością. I tak zostałem z tym Arsenalem do dzisiaj. Później przyszły lata chude, przenosiny z Highbury na Emirates Stadium, związane z tym koszty, związane z tym zaciskanie pasa, oszczędności, jeżeli chodzi o budowanie drużyny. Dużo nietrafionych transferów, ale też takie zmiana statusu na drużynę, która szukała takich młodych talentów, ale kiedy przychodziły lepsze kluby, kluby, które gwarantowały wygrywanie trofeów, to te talenty odchodziły. Mówię, myślę o Fabregasie, też w tym piłkarzu byłem absolutnie zakochany. Myślę o Robinie Van Persie, do dzisiaj kibice Manchester United tego Van Persiego Arsenalowi wypominają i śmieją się, że dopiero musiał przenieść się na Old Trafford, żeby zdobyć mistrzostwo Anglii. Ale to niewygrywanie ciągłe Arsenalu też miało swój urok. To bycie ciągle poszkodowanym, cały czas czwartym, jak się śmiano, a później to nawet gorzej, bo w ostatnich latach Arsenal chciałby być czwarty i chciałby do tej Ligi Mistrzów wrócić, a przecież później to już były miejsca szóste, ósme, dziesiąte. Te czasy końcówka Wengera, później Unai Emery, te nieudane kombinacje, poszukiwanie swojej tożsamości. Wydaje się, że Mikel Arteta ją na nowo znalazł na ten moment. Arsenal w bardzo dużym stopniu wrócił do macierzy, można powiedzieć. Wrócił do tej drużyny za Wengera. Drużyny młodej, ekscytującej, pełnej świetnych, technicznie dynamicznych piłkarzy. Drużyny, która bazuje na utrzymywaniu się przy piłce, która chce zdominować rywala, która rzadko wygrywa mecze z bardzo dużą różnicą goli, ale z przebiegu meczu zawsze widzisz, że jest lepsza, że zasługuje na to, żeby wygrać. I tak to wygląda na ten moment, a jeszcze idąc za tym wyniki takie, których nigdy za Wengera nie było, nawet w tym sezonie 2003-2004, nawet wtedy, kiedy nie przegrali żadnego meczu w sezonie, no to jednak tam było sporo remisów, a teraz punktują niesamowicie, oby jak najdłużej. No właśnie, a pan wierzy w to mistrzostwo Anglii w tym sezonie w wykonaniu kanonierów? Tak, to jest temat, który ostatnio ktoś mnie zaczepiał. Wierzyć wierzę, ale pochodzę do tego bardzo na spokojnie, to znaczy pamiętam, kto jest rywalem. Bo jako rywala do mistrzostwa traktujemy przede wszystkim Manchester City, a jest to drużyna przyzwyczajona do wygrywania, drużyna prowadzona przez genialnego menedżera, menedżera, który wie, jak wygrywać mistrzostwa, wie, jak wygrywać trofea. Pokazał to w ostatnich latach przecież w najlepszym możliwym stopniu. I mam ogromny szacunek do Pepa Guardioli, do Manchesteru City, do ich kapitalnego napastnika Erlinga Haalanda, do ich świetnego rozgrywającego Kevina De Bruyne, do tej naprawdę kapitalnej drużyny. I też Arsenal przez te lata chude nauczył mnie po prostu tego, że spokojnie, zawsze coś jest w stanie się wywalić. Zawsze jesteśmy w stanie o ten czerwony dywan się potknąć i zaryć nosem w futrynę na ostatniej prostej. Także ja jestem spokojny, podchodzę do tego wszystkiego z pokorą. Arsenal ma na ten moment, w momencie, w którym rozmawiamy, 5 punktów przewagi nad Manchester City, jeden mecz rozegrany mniej, więc to nie jest jakaś ogromna przewaga, a jednak to City naprawdę myślę, że podejmie już przynajmniej raz wiosną taką próbę dogonienia Arsenalu i myślę, że będzie to gdzieś w okolicach meczów bezpośrednich. Pierwszy mecz już za chwilę, już 15 lutego bodaj, w okolicach walentynek, a wcześniej jeszcze przecież najbliższy weekend, najbliższy piątek, już jutro, my rozmawiamy w czwartek, a już jutro Arsenal gra z Manchesterem City w Pucharze Anglii jeszcze. I oby ten mecz nie skończył się jakąś taką bolesną porażką, która gdzieś w tych głowach tej młodej drużyny Arsenalu zakotwiczy na dłużej i będzie rezonowała, kiedy przyjdzie do, bo przecież cały czas mają przed sobą jeszcze dwa bezpośrednie spotkania w lidze, kiedy przyjdzie do tych bezpośrednich spotkań w lidze. Więc jestem bardzo ciekaw, będę się temu wszystkiemu przyglądał z ciekawością, też jestem ciekaw tego, jak się rozwija Manchester United, naprawdę fajnie się ogląda tę drużynę. Jestem ciekaw, jak ze swoimi problemami poradzą sobie Chelsea, ale przede wszystkim Liverpool, bo w przypadku Liverpoolu wydaje mi się, że te problemy są takie bardziej niespodziewane. Nikt nie zakładał chyba, że ten dołek będzie aż taki. Coś się dzieje nie tak z Liverpoolem i ciekaw jestem bardzo, jak tym wszystkim, czy w ogóle poradzi sobie Jurgen Klopp do końca sezonu. Bardzo ciekawy jest Tottenhamie, co to wszystko będzie z Antonio Conte. Naprawdę ciekawa jest ta liga, choć rzeczywiście Arsenal trochę wykorzystuje słabość tych wielkich, słabość Chelsea, Liverpoolu, Tottenhamu w tym sezonie. Wierzę, ale jestem bardzo spokojny i na razie nie chcę tutaj zdobywać na żadne mocne deklaracje. Jest za wcześnie. A jakiemu klubowi pan jeszcze kibicuje oprócz Premier League? Dobre pytanie. Zawsze z
zawsze Anglia pochłaniała mnie kibicowsko przede wszystkim. Inne ligi traktuję tak na zasadzie ciekawostki. Zerkam na Włochy. Pewnie teraz wyjdzie, że kibicuję tym, którzy teraz są wysoko, ale wiesz co, to Napoli zawsze mi się też podobało. Właśnie jako taka drużyna wiecznie poszkodowanych, wiecznie tych drugich, trzecich albo czwartych. Drużyna, która od czasów Maradony też nie była w stanie nawiązać do rywalizacji z tą północą, tak? Bo Napoli, gdzie się prezentuje, to piłkarskie południe Włoch, a ta silna północ w postaci Interu, Milano, przede wszystkim Juventusu zawsze była górą, więc temu południu powiedzmy kibicuję, jeżeli chodzi o Włochy, ale to tak mówię, bardziej sympatyzuję niż kibicuję, bo specjalnie się tym nie emocjonuję. W Hiszpanii to musiałbym się zastanowić, bo to się bardzo, bardzo często zmienia. Kiedyś Atletico, ale to obecne Atletico w Simeone mi się nie podoba. Takie agresywne, takie niewiedzące czego chce w ofensywie. Nie, to nie jest drużyna, która jest mi blisko. Blisko jest mi do drużyny z kraju Basków ze względu na tradycję, na ciekawy region, na ciekawych piłkarzy, na to przywiązanie do skupiania się na ludziach właśnie, do skupiania się na ludziach z tego regionu, czyli Athletic Bilbao, Real Sociedad, San Sebastian, ale to tak na zasadzie też czystej sympatii. Gdzieś w Niemczech zawsze lubiłem Werder Brema, teraz mi się podoba Union Berlin. Lubię takie kluby z klimatem. Kluby, które mają oddanych kibiców, które mają fajną historię, które coś sobą reprezentują. A we Francji to gdzieś dorastałem piłkarsko i życiowo w czasach potęgi Olympique Lyon. To było, pamiętam, siedem chyba albo 8 lat rzędu, kiedy Olympique Lyon był mistrzem Francji jeszcze przed erą katarską w Paris Saint-Germain. Bardzo lubiłem na przykład Juninho Pernambucano, świetne jego rzuty wolne. Świetny był to piłkarz i jego strzały z dystansu. I gdzieś tam na przykład powiedziałbym, że ten Lyon, chociaż ostatnio na przykład polskie Lens też mi się podoba, bo to właśnie w podobnych czasach Lens też było wysoko i fajnie, że teraz wraca. Ale tak podchodzę do tego wszystkiego naprawdę bardzo spokojnie. Szczerze mówiąc, będąc gdzieś skupionym na Premier League, nie jesteś w stanie mocno i często oglądać innych lig. Jeszcze za chwilę wrócę na europejskie puchary, więc trzeba będzie też śledzić Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Doszła Liga Konferencji, nasza potężna ekstraklasa. Właśnie muszę zaraz sobie skład w fantazji tutaj zaplanować. Jak ten skład ustawić bez Saida Hamulicza? Nie wiem, to czeka mnie naprawdę duży zgryz. No właśnie, więc jednak ekstraklasa i Premier League to są najbliższe mi klimaty, a mówię z tych pozostałych. O właśnie, a propos Niemiec, ten mistrzowski Werder też był znakomity, z tym grubiutkim Ailtonem, którego te obcisłe koszulki Werderu Brema niesamowicie opinały, tam Jean-Micou, Tim Borowski, później Diego na rozegraniu, Naldo i Permer Tesacker w obronie, później Permer Tesacker, na którego wszystkie te koszulki były jakby trochę za małe, za krótkie, przeniósł się do Arsenalu. Dzisiaj pracuje w Akademii Arsenalu, taki specyficzny środkowy obrońca, przecież mistrz świata z Niemcami z 2014 roku. Uciekam strasznie te dygresje, ale włącza mi się naprawdę ta piłkarska nostalgia. Fajne czasy też dla Ciebie i przed Tobą, bo naprawdę będziesz po latach wspominał z takim dużym sentymentem te drużyny, które dzisiaj grają. Ale jednak Arsenal zawsze był numer jeden, zdecydowanie. I będzie, to się nigdy nie zmieni. Ostatnie takie pytanie, trochę żartobliwe, też się często pojawiało w komentarzach. Jak się Pan czuje z porównaniem do Granita Xhaki? Zaczyna mnie to troszeczkę męczyć, nie ukrywam, bo żart jest zabawny, jak jest powtórzony raz, 10, 20, ale nie 100 albo 200 razy. A ten żart tak trochę wraca. Nie, może męczyć, to jest bez przesady. Sympatyczna sprawa w sumie. Najfajniejsze jest to, że miałem okazję go spotkać i z nim porozmawiać, bardzo krótko, zapytać go o to, czy widzi to podobieństwo. On tak spojrzał, ale dosłownie to było po meczu Brazylia-Szwajcaria, teraz na ostatnim mundialu. Wybrałem się na ten mecz. Brazylia wygrała po bardzo ładnym golu Casemiro. I po meczu było to szczęście, że zawsze po meczu do strefy mieszanej na Mistrzostwa Świata, do tej strefy wywiadu, gdzie stoją dziennikarze nie mający praw telewizyjnych, a więc nie pokazujący Mistrzostw Świata, tylko tacy pracujący tam dla gazet, dla prasy albo dla serwisów, jak ja dla meczyków, schodzą trzej piłkarze każdej drużyny. Pamiętam, że z Brazylii zszedł Eder Militao, Bruno Guimarães, piłkarz Newcastle i nie pamiętam kto trzeci, nie wiem czy nie Rodrigo, a z Rodrigo, przepraszam, a z Szwajcarii weszli jacyś zmiennicy.
więc kurczę, gości, których tam wcale nie znam. No i on, kapitan Graniczaka, ostatnio wybrany najlepszym szwajcarskim piłkarzem tego roku, więc nie no, muszę skorzystać z okazji. I zapytałem go o to, bo wcześniej robiłem taki materiał, taki też for fun, tak jak mówisz, bardzo zabawowy, z kibicami reprezentacji Szwajcarii, pytając ich, czy kogoś im przypominam. I rzeczywiście, tak 9 na 10 odpowiedzi było, że trafiali, powiem tak. Parę osób stwierdziło, że może Halis Seferowicz, tak nie do końca widziało to podobieństwo, ale generalnie tak, zgodnie stwierdzili, że coś w tym musi być, w tym co widzą polscy kibice, internauci, czy moi koledzy z branży. I Czakę też go zapytałem, on tak spojrzał i mówi, chyba za 5 lat. Ale nie zrozumiałem za bardzo, czy on za 5 lat, czy ja za 5 lat. I w końcu doszliśmy do wniosku, że przecież jesteśmy rówieśnikami. Obaj jesteśmy z rocznika 92. Zbiliśmy, on trochę starszy, bo ja jestem w grudnia. Zbiliśmy piątkę i poleciał do szatni, ale fajnie, że udało się spotkać, bo to też bardzo dobry piłkarz po prostu. I też po swoich przebojach w Arsenalu wydawało się, że nic z tego jego kariery w północnym Londynie już nie będzie, że do niczego się nie nadaje. Skłócony z kibicami, a tymczasem dzisiaj odgrywa bardzo ważną rolę i z tymi kibicami nawiązał niesamowitą więź. Jest takim dobrym duchem też w szatni, choć to taki zakapior boiskowy, trochę awanturnik, ale ta bałkańska, albańska krew w nim płynie, więc to normalne. Nie, sympatyczna sprawa, powiem tak. Nie mam z tym problemu, chociaż trochę mam wrażenie, że ostatnio za dużo tak na antenie już w czasie pracy. Za dużo tych nawiązań do tego Czaki i do tego Arsenalu. Trochę muszę z tym sfolgować, żeby za mocno się nie przykleić już tylko do tej sympatii do kanonierów i do tego podobieństwa do Granita Czaki. Też jest jednak w samej Premier League 19 innych bardzo ciekawych drużyn, o których na pewno warto zawsze rozmawiać i oglądać, bo naprawdę jest to znakomita liga. Tym samym zakończyliśmy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Panie Radku za przyjęcie zaproszenia i porozmawiania tu ze mną. Była to dla mnie wielka przyjemność. Dzięki wzajemnie, duża przyjemność. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Do zobaczenia.